7 maja w bramie Przyszewskiej znaleziono zmasakrowane zwłoki studenta 5 roku polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pyjasa. Zabieramy głos w sprawie, która już od kilku dni budzi zaniepokojenie opinii publicznej w kraju i zainteresowanie środków masowego przekazu na Zachodzie. Chodzi o tło i okoliczności śmierci krakowskiego studenta Stanisława Pyjasa, jednego z licznych młodych współpracowników KOR. To była zorganizowana akcja uderzeniowa przeciwko studentom krakowskim. Państwo nie wierzyliście w to, że to był wypadek. Prasa doniosła, że pijany student spadł ze schodów. W tym miejscu, tam w tej bramie była plama i widać było, że to jest w zasadzie niemożliwe, nieprawdopodobne, żeby on spadł ze schodów w tym miejscu właśnie. Tak, w notatkach prokuratury mamy taką informację, że w czasie wizji lokalnej, i tutaj cytuję, biegli stwierdzili, że wykluczyć trzeba, aby upadek denata nastąpił z któregokolwiek piętra przez poręcz klatki schodowej na posadzkę kamienną. A więc dwa tygodnie po śmierci Staszka komisja biegłych wykluczyła upadek ze schodu. Idea komunistyczna, systemu komunistycznego i zresztą różnych innych totalitarnych systemów jest taka, aby wystraszyć ludzi na tyle, żeby żadnego związku między sobą mieć, żeby się bali po prostu, żeby zależeli bezpośrednio od państwa. Dlatego nie można było zakładać stowarzyszeń, wszystko było pod inwigilacją. Czemu bezpieka wybrała sobie za cel studentów? Studenci jakby są takim naturalnym środowiskiem, które poddane jest inwigilacji z racji tego, że jest skłonne do buntu. Była takie przekonanie w nas, że ta śmierć nie może być daremna, że trzeba ją jakoś przekuć na jakieś realne działanie, na jakieś poczucie wspólnoty, że postanowiliśmy o utworzeniu Studenckiego Komitetu Solidarności. I tym sposobem wymyśliliśmy słowo Solidarność. Można powiedzieć, że od sprawy Pyjasa zaczęła się Solidarność? To było słowo, które potem robi zawrotną karierę, prawda? 3 lata później powstaje już związek zawodowy, powstaje mit Solidarności w Europie, na całym świecie.